Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nazywam się Elżbieta Kutczupil i jestem logopedą. A jestem Lena Kataszyna-Czubil i jestem córką. Tak, i razem chciałybyśmy zrobić coś dla Was. Nie umiemy szyć maseczek, ale za to znamy bardzo dużo ciekawych zabaw logopedycznych, dlatego przygotowałyśmy z Leną taki cykl spotkań z Wami i będziemy przedstawiać różne ciekawe zabawy, aby można było miło w domu spędzić czas, a przy okazji jeszcze zrealizować kilka celów logopedycznych. A więc zaczynamy. Dzisiaj przygotowałyśmy zabawę, która nazywa się magiczny kubek. I do tej zabawy będziemy potrzebować, co tu jest? Ściereczki. Tak, zwykłe takie ściereczki cieniutkie. Co jeszcze? Rurkę. Tak, muszę wyciągnąć, pokazać. My mamy takie papierowe rurki. Co jeszcze potrzebujemy? Kubek. Tak, kubek styropianowy. Jeżeli macie taki styropianowy w domu, to taki będzie najlepszy, ponieważ w środku będzie trzeba zrobić dziurkę. Co jeszcze, Lena, przygotowaliśmy? Nożyczki. Tak, nożyczki też nam są potrzebne. Co jeszcze? Pędzelek to mieszać. Tak, tym pędzelkiem Lena będzie mieszać, tak? Dobrze. Jeszcze tutaj mamy? Gumki. Tak, gumki, recepturki. I ostatnia rzecz? Płyn do pani. Tak, tak, płyn do mycia naczyń nam wystarczy. I jeszcze troszeczkę, zobacz Lena, co tu w środku jest? Troszeczkę wody też nam się przyda, ale to na samym końcu. Najpierw musimy wziąć ściereczkę i przeciąć ją na dwie części. To co, Lena, pomożesz mi? Tak. Proszę bardzo, bierz nóżki. Działamy. Lepiej tak. Z jednej strony ja zrobię, dobra? To jest taka zabawa logopedyczna, która... Tak, która ma na celu poprawić mięsień okrężny warg, ponieważ będziemy dmuchać, wydłużyć naszą fazę wydechową. To jest świetne ćwiczenie dla dzieci, które mają otwartą buzię, które się ślinią, albo takie, które jeszcze nie mówią, żeby mogły trochę podmuchać, tak? Dobrze, i teraz nakładamy na kubeczek. Co nakładamy? Ściereczkę. Dobra, to na nałóż, ja Ci pomogę założyć gumkę, tak? Jedna, może dwie gumki, dobra? Żeby mocno trzymało. Dwie gumki są nałożone i dookoła można wyciąć tę resztkę materiału. Dobrze, ja sam. No to zrób sam. A ja zrobię drugi kubek, dobra? Jedna i druga. Fajna to jest zabawa, Lena, lubisz? Tak. Lubisz nasz magiczny kubek? Tak. Zawsze robimy takie kubki. Właściwie taką zabawę wykorzystujemy na turnusach logopedycznych. Dzieciom się też podoba. I w gabinecie też wykorzystuję. I pozdrawiam wszystkie dzieciaczki, które ze mną tutaj pracują ostro, gdy wszyscy jesteśmy zdrowi. Pozdrawiam Was. Jak wszystko się skończy, to znowu się spotkamy tu w gabinecie. Gotowe, Lena? Nie wiem, czy mi to. Dobrze, dwa kubeczki mamy już gotowe. Ostatni kawałek. Super, świetnie. Odłożymy, zrobimy tu porządeczek. Dwa kubki gotowe. Teraz bierzemy talerz i do talerza musimy nalać troszeczkę płynu do mycia naczyń. Sama zrobić, proszę. Jeszcze. Płyn do mycia naczyń na pewno każdy w domu ma. Już wystarczy. Raz. I jeszcze trochę wody. Uważnie, powolutko, tak. Nie. Dobrze, i teraz za pomocą pędzelka Lena pomiesza naszą miksturę. Dlaczego ten kubek jest magiczny?
ponieważ w środku nic nie będzie, ale coś się wydarzy ciekawego, tak? Proszę bardzo, Lena moczy kubek w wodzie z płynem, tak? A do dziurki, którą wcześniej zrobiliśmy, wkładamy rurkę. Proszę, Lenko, już sama. Co się wydarzy, gdy Lena podmucha w rurkę? Pewnie coś ciekawego. No to zaczynamy! Właśnie po to potrzebna była tacka, zapomniałyśmy wspomnieć. Zobaczcie, co tutaj się dzieje, po prostu szaleństwo. Świetna zabawa. Lena, podoba Ci się taka zabawa? Tak. Zabawa super, a ćwiczenie jest bardzo dobre na wzmocnienie mięśnia okrężnego warg, na domknięcie buzi, na cofnięcie języka, także wszystkie dzieci, rodzice, jak widzicie, że dziecko sepleni, język wystawia między zęby, gdy mówi, to jest świetne ćwiczenie na to, żeby cofnąć masę języka do tyłu. Cofnąć ją. Gdy dmuchamy, czujemy, że język się cofa. Usta pięknie pracują. Także przyjemne, spożyteczne. To tyle na dzisiaj. Zapraszamy serdecznie na następny odcinek, który będzie już jutro. Lena, pożegnamy się? Tak. Dawaj, pomachamy do wszystkich. Do widzenia! Do widzenia!